Kurde, 144 Hz w TF-ie tak pięknie wyglądają. O Boże. No. Monitor okazuje, że te. Tak. Że na razie to fenomen. Pierwszy raz teraz i 144 Hz są już stonks. To już od dłuższego czasu. No to śmieszne, że mam monitor gdzieś porównywalny cenowo do mojej karty graficznej. Czemu? A, no. No ale twoja karta graficzna pewnie też zawyżyła, bo ty masz 750 Ti, czy... Jezu, tego nie pamiętam już. Jezu, GTX 1060. A, to moja stara taka była. No to moja karta graficzna w teorii ją kupiłem za 1800 zł, w praktyce teraz kosztuje jakieś 8000. Ale to jest RX 5700 XT. No to troszeczkę... Wiesz, jak ja tą kartę kupowałem, co nie? No. To ona kosztowała, pamiętam, wtedy 1600. Też daj tam iftaga, to też będzie będę więcej wyświetleń, nie? No, bez kitu. I jak dam iftaga i na przykład w opisie jeszcze oznaczę, albo w ogóle napiszę casuale z Mauparexis, to już w ogóle. No, to wtedy w ogóle to fajnie to może 500 na przykład będzie. Właśnie, to jest głupie, mnie denerwuje to, że kanały poniżej 1000 subów nie da się ich oznaczać. No, to jest do dupy. Mnie to denerwuje, bo naprawdę, jak graliśmy chociażby tego MVM-a, ta, widziałem, Lumikowa to mogłeś. Tak, Lumikowa, a Bena właśnie wtedy chyba mogłem i to jest śmieszne. To właśnie też dziwne, ja bo Bena miał 300? No, a Bena teraz na przykład na tym odcinku nie mogłem z kolei oznaczyć, tak nie wiem, po prostu. Jest dziwny. No, bardzo. Wiesz, jakaś tam ich klasyfikacja jakości tam, co masz na tym, na Social Blade, nie? Mhm. To chyba też pod to jest tam pociągnięte, nie mam pojęcia już. Także o kurde, słuchaj, ja mam kuźwa certyfikat z GIMP-a. Chciałbym! Nie? Czemu? Nie. Czekaj. Pokazałeś pani nauczycielce, proszę pani, ja takie miniaturki na YouTube'a robię, proszę mi dać certyfikat. Pokazałem panu, słuchaj, ja mam pana od informatyki. I słuchaj, pokazałem mu to. Dostałem z tego, słuchaj, szóstkę wagi. Na PW wysyłasz? Tak. Okay. Potem możesz stawić to do filmu, jak chcesz. Dostałem z tego szóstkę. To wrócił na tego, na YouTube'a, Bitek. Tak, wiem, widziałem. Z Suchym nagrał odcinek jakiś tam. Tak, właśnie ten film z Suchym, jak mam być szczery, do dupy był. Nie wiem, ten pierwszy, co on gada po prostu takie, wiesz, to jest taki zwykły film, gdzie po prostu się gada, co no, nie? No tak. A to znaczy, ten chyba widziałem, to porady jakieś były, czy czego nie robić w TF-ie? Nie, jak TF-a ulepszyć? Czy coś tego typu. To mi się wydaje, że parę chyba rzeczy było dobrze, ale to było chyba 10 rzeczy. Mi się wydaje, że z 3 były takie, no okej, właśnie, spoko, ale większość była taka, no, że była. Znaczy wiesz, mi się ogólnie jakby to nie podobało już, kiedy tak co chwilę miałeś przestery w stylu kurwa, ja pierdolę i tak dalej, do ucha. To mi się już nie podobało. No, ale wiesz, to jest ten ich humor, w sensie oni mają taki humor i dużo ludzi z Team Fortressa po prostu ma taki humor też. Na przykład zobacz właśnie u Gibusa, Gibus ma chyba też w miarę podobny humor i no zdobywa wyświetlenia i suby, nie? No, ale Gibus nie tylko przez to akurat. A przez co jeszcze? Tam pokazywali mi ludzie, że właśnie w tagach dużo dawał, w tagach pod kilkoma filmami. No możliwe. A tam wiesz, to tam jak miał między innymi te o kompetitive. Ale to wiesz, to też są takie tematy, o których mało co tam jest na YouTubie, więc się w sumie też nie dziwię, że dał to w tagach, co nie? Bo takie po prostu no, ludzie lubią coś nowego obejrzeć, tak? Coś co, jakby nie wiem, ktoś coś nowego przedstawi, ktoś da swój pogląd na coś, nie? Takie rzeczy lubią, po prostu ludzie oglądać i tyle. Ale nie wiem, tak czy jak to nie zmienia faktu, że bynajmniej dla mnie, jakby nie wiem, może też dlatego, że jestem tak wychowany, ale dla mnie mówienie co chwilę jakichś przekleństw, tylko aby coś było śmieszne, jest nie dość, że takie wiesz, passe, to jeszcze moim zdaniem, no, nie to jest dla mnie przyjemne do oglądania. No wiesz, no, na pewno dla mnie też nie jest to mój humor, nie? Ja nie mam takiego poczucia humoru. Mhm. No ale, no mówię, niektórzy mają, no, kto co woli. Pytanko, gadamy na odcinku o wojnie właśnie, czy tam to, co tam wcześniej mówiliśmy, to też jeszcze było? Nie było. Znaczy, to od ciebie zależy, czy chcesz, mogę... Znaczy, wiesz, bardziej to ciebie pytam, bo ja po prostu mogę sam pogadać nie, o tym, bo w sumie nie zdążyliśmy tego tematu, wiesz, pociągnąć. No tak, no w sensie, ja tak jak mówię, ja go w ogóle nie znałem przedtem, także w sumie go podpromowałeś, nie powiem, tym odcinkiem. No,
Znaczy wiesz, ja zawsze mówię, że jakby mi to nie przekaza, nie wiem, czy jakąś, jakąś powiem, nie, i zaraz coś takie mówi, o, tak mówię promo, ezy. Szczerze mam to w dupie, po prostu chcę coś o czymś powiedzieć, dla mnie się nie liczy, czy załóżmy, nie wiem, wypromuję, załóżmy, nie wiem, kogoś z faktu tego, że jest debilem, czy jak tam woli, nie? Mi to nie zmienia. Właśnie, a co tam z Szyszką, w sensie, bo Szyszkę też nagrałeś i co jest teraz? Z Szyszką? Ojej, dobra, to Szyszką, to słuchaj. On potem właśnie przeprosił, tak dalej, to tam właśnie też na moim filmie mówiłem. Po czym on na serwerze Daligowskiego zaczął mnie wyzywać i brygadę, nie? Okej. Okay. To słuchaj. Dostałem screena właśnie od jednego gościa. Takie, że Szyszka mnie wyzywał Daligowskiego aktualnie, nie? Mm-hmm. Ja takie, dobra, to wbijam, pogadamy sobie z nim. Ja tam wbiłem. Daję tam, wiesz, odpowiedź na Discordzie, co tam masz tam opcję. Daję mu tam, że odpowiadam mu i tam na takie wszystkie rzeczy, które on tam do mnie kierował, daję mu tam odpowiedzi. Po czym on te wiadomości zaczął usuwać. Ale on tam ma admina? Nie, u Daligowskiego nie ma admina, po prostu tam siedział i... Aha, swoje wiadomości usuwał, tak? Tak, swoje. A. Rozumiesz, po prostu się przestraszył, nie? Okej. Okay. I potem generalnie tam jeszcze było, że Rexy sprzedał dupę dla brygady, nie? Bo zapytałem go, to kto w takim razie kupił twoje włosy z boku głowy? Oraz czy ta, no, ten drugi podbródek też na licytację jest, czy coś takiego, wiesz o co chodzi. Mm-hmm. Znaczy, nie wiem dlaczego ludzie tak piszą, że nie wiem, no jakbyś się sprzedał dla brygady, no nie rozumiem w tym sensu, w sensie, jeżeli dostajesz propozycję admina na serwerze, na którym po prostu mega dużo przebywasz i lubisz tam grać, to moim zdaniem normalne, nie? I takie, okej, spoko, jakby... Podejrzewałem, że jakbym rzeczywiście grał na jakimś serwerze tak też mega dużo i by mi zaproponowali jakiegoś admina, to z miłą chęcią bym tam był takim administratorem. No to trochę dla mnie takie naturalne. Tylko wiesz, oni to robią albo właśnie czasami z zazdrości jakiejś, nie, z zawiści często właśnie, albo właśnie też jakiego bym mi tak, wiesz, dopiec, że bym stracił właśnie w oczach tłumu, bo oni nie robią tego czegoś takiego, wiesz, ty duże, jak coś się sprzedał i tak dalej, tylko właśnie oni to, wiesz, jeszcze dodatkowo podkologizują wcześniej, nie? Przez to taka osoba, kto to czyta i załóżmy, nie wiem, jest, powiedzmy szczerze, młodą osobą, to może da się po prostu takim z opinią zmanipulować, przez co takie ma przeświadczenie, że o kurde, on jednak jest zły, to ja go nie lubię. Wiesz, o co chodzi. No tak. No ale też możliwe, ale że nigdy nie byli w podobnej sytuacji, nie? No to też, właśnie mówię, to zazdrość, zawiść i tak dalej, nie? Nie wiem, przykładowo... Sam Rocky Medyk mi często właśnie pisze, że ja się zmieniłem niby, nie? I mówi tak samo czem i wobec, rozgłaszając to. Że on to wszystko robi z powodu tego, że po prostu, no, to akurat widać, że zazdrości tego, że jakiś tam próg tych subów jednak na tym YouTube osiągnąłem, tak? No. No, większość osób, o których właśnie tak nagrywam, często właśnie mają taki pól dupy, nie wiem. Teraz ogólnie właśnie pojęcie strategia obronna doktora wojny polega na tym, że on mówi, że ja rzekomo się denerwuje i wręcz, wiesz, jakoś złoszczę, tak, wiesz, że... No, mówiąc kolokwialnie, weź to wypikaj. Mówiąc kolokwialnie, wpływam na to, co on pisze, że komuś mówi, nie? Szczerze, mam już pomysł na odcinek. Normalnie jaki? Aferki z Rexisem. O, to jest coś, co lubię. Nie wiem, w ogóle mnie to też śmieszy. W ogóle będzie też o tym niedługo film. No. Jak ludzie mówią, że ja robię że mam jakieś cały czas dramy, że ja robię dramy i tak dalej. Mówię, będzie o tym film. Tak coś, więc zapowiadam to u ciebie. Szczerze, oglądam też dosyć sporo Zeba i te dramy dla większości ludzi polegają na tym, że ty komentujesz to, co ktoś po prostu robi. Tak. No właśnie. Ja po prostu, jak to ja... Kanał Komentery robi dramy, bo komentuje zachowanie innych. No i to jest kurwa drama, nie? To wcale nie dlatego, że ta osoba, po prostu, o której to mówisz, że załóżmy, nie wiem, ty zachował się jak debil, powiesz, że zachował się jak debil, potem on to bierze do siebie. No to przez to są takie, powiem, dramy, bo te osoby po prostu, no, nie umiem się po prostu z tym pogodzić, że coś robiły źle. No tak. Potem wszyscy oni mówią do mnie, że ja nie umiem się przyznać do błędu, nie? Nie wiem, w ogóle to też było, na pewno było takie śmieszne, nie? Że tam wszyscy, wiesz, Suchy, Bitek, Rocky i tak dalej, wszyscy byli po mojej stronie, bo takie byłem. Bo byłem na szybciej rozwijającym się z tych mniejszych, nie? Ale potem, kiedy właśnie zacząłem się rozwijać za szybko, to jednak zmienili zdanie takie, o, jak się zły. No, zawsze śmieszy. Nie wiem, no. To jest zawsze śmieszne. Jakby wiesz, ja się staram robić swoje i tyle. Na razie. No, słuchaj, ja też robię swoje, tylko po prostu ja...
Ja lubię o czymś gadać, tak? Ja ogólnie na to jestem gadułą, że to widać. Szczerze, bo ludzie po prostu też mega lubią kanały komentary i większość tych kanałów komentary i takich albo co robią takie, że teraz na topie w miarę jest jakaś tam drama lub coś się dzieje, to takie kanały najszybciej się teraz rozwijają i ty praktycznie jesteś pierwszym albo jedynym kanałem związanym z takimi rzeczami z Team Fortressa. No tak. No też dlatego często masz tak się aż tak wybiłeś, mi się tak wydaje. Między innymi. Powiem ci, często tematy, które ja poruszał jest też Versus, nie? Mm-hmm. Tylko, że Versus nie robił w tym swoim stylu, że jako content copy. No. Które, no, na początku były dla chyba większości, myślę, że śmieszne, ale potem się po prostu nie dość, że nudziły, to jeszcze były takie... Robiły się coraz bardziej to ofensywne w stosunku do tych osób, nie? Mm. Przez to po prostu potem, no, to nie by się potem już ludziom podobało, tak? No, bądźmy szczerzy. I właśnie często właśnie na początkach, jak komentowałem i tak dalej, to właśnie ludzie mówili, że są lepszą wersją szabatowego Versusa, nie? Mm. Że rzeczywiście robię... widziałem taki komentarz, że rzeczywiście robię to, co on chciał z założeń robić. Więc jak Versus to ogląda, to pozdrawiam. No to powodzenia ci życzę. Ja po prostu... Ja mam tak, że ja będę zawsze piękny i młody. I wiesz, ty już będziesz miał 30 lat, będziesz wyglądał na 50, a ja będę miał 30. Czemu oni chcą cię kiknąć? Bo boty są przecież. To... F2. Ty dopiero co wbiłeś i oni cię kikują i to boty cię kikują, bo nie ma innego Rexisa. Ok. Kiknęło im je. Chociaż szczerze, kiedy robimy turniej w Minecrafcie? No kiedy wyjdzie na nowsza wersja? Już wyszła, dzisiaj. Znaczy w sumie wczoraj. Serwer ja już podstawiłem i się udało mi zupdate'ować i... No ten certyfikat Linuxa rzeczywiście mi się należy, bo udało mi się zupdate'ować Java na FreeBSD, czyli w sumie nawet nie na Linuxie, ale tak. Że są po prostu, wybacz znowu za określenie kolokwialne, są po prostu jełopy, które przyznają rację osobom, które ich nie mają, tak? Mnie bardziej wtedy boli strasznie fakt tego, że nie umiem po prostu myśleć logicznie. W sensie wiesz, bo to jest tak, że niektórzy jak widzą, że to ich ulubiony youtuber, to od razu idą za nim, nie? Na przykład ja często jak widziałem też jakieś też te odcinki odnośnie czy to Gabena, czy to jak był ten wywiad z Gabenem, czy teraz coś było o tym sprzedaniu TF-a, to ja dla przykładu ani nie nagrywałem, ani za bardzo właśnie... nie mówiłem od razu, że no co, TF będzie sprzedany, czy tam o, update'y, ale koks, pokczamp. Jak widziałem u pierwszego youtubera, na przykład u Nema, nie? Tylko ja miałem takie, dobra, no to lol, czas pokaże. A zresztą to jeszcze u wielu innych youtuberów, nie? Ja miałem takie podejście, że w zasadzie wyrąbane w to, co nie? Czy będzie, czy nie będzie? Tylko właśnie miałem takie podejście, że mimo wszystko, co by było gdyby, nie? Ja zrobiłem takich właśnie o takim charakterze film, do którego się potem wojna zesrał, bo ja to powiedziałem niby jakby to było prawdziwe i wiesz, rzeczywiście takie... No że... akurat wiem, bo ja to słyszałem u ciebie, że niby byłoby z jednej strony lepiej, nie? Bo tam coś ten, a z drugiej strony też nie, bo na przykład to mogłoby być. Jakby ja to w zupełności rozumiem, nie? Ale jest taki Wojda, który nie rozumie niczego. W ogóle jak on oglądał ten mój film, co mu odpowiadałem, co nie? Mhm. To w ogóle on tam w ogóle chyba 3 razy nic nie rozumiał. Rozumiesz, o co chodzi? Okej. Okay. Że my takie, cofnijmy się, bo nie zrozumiałem, co Rexis powiedział. Po czym on i tak tego nie rozumiał i nie wiedział. Okej. Okay. Więc ja po prostu, widząc to, po prostu wiem, że do niego nic nie dotrze, więc... Ja na zamiar mu po raz kolejny odpowiadać na coś, co ja bym mu zasadzie, no, ja bym mu tłumaczyć to samo, nie? Bo i tak wiem, że on tego nie zrozumie. Bo tam nie używam jakichś, nie wiem, słów w stylu, że nie wiem, jakichś, wiesz, takich wykwintnych tylko dla szlachty czy coś, nie? Których, wiesz, mało kto by rozumiał, tak? Po francusku. Nie, no francuski, hatfu, już łacina pojęci, lepsza dla mnie. No tak, ale kiedyś tam w trakcie zaborów chyba głównie szlachta francuskiego używała. Z tego co kojarzę, miałem na polskim jakiś czas temu. I jeszcze jeden, czekaj, francuski i włoski. No. No to widzisz, to też... po włosku gadałeś. W ogóle, jestem w sumie ciekaw, czy ktoś się właśnie pod tym filmem generalnie
spłaczę potem właśnie z tych, o których dzisiaj mówiliśmy. Z youtuberów? No. Zobaczymy. Potem będzie wyjaśniane normalnie. Tak o. Potem, ja wiesz, potem mam content dzięki temu, nie? No jak ktoś nagra jakieś odpowiedzi. Śmieszne. Nie wiem, ale wiesz, tak jak właśnie wojna robi, czy coś, to są takie... Nie wiem. Słuchaj, ja przeciąłem w ogóle ten film, ten live, nie, ten film wojny ja w ogóle przeciąłem, tak, nie? I on takie, właśnie potem się srał o to, że wiesz, że ja niby przeciąłem ważny element, nie? Gdzie ja przeciąłem, słuchaj, końcówkę, gdzie on po prostu mówi, że jedyne, co się zmieniło w tym, co właśnie on mówi, to to, żeby sprawdzili pogłoskę, niż właśnie ogólnie, że sprawdzili informację. Okej. Okay. Ja mówię, że to był niezwykle istotny fragment filmu. I coś tam, że trzeba, że on rozumie, że wiesz, trzymanie społeczności na duchu i tak dalej, ale to jest bez sensu. No i dlatego ja to właśnie przyciąłem, bo moim zdaniem, ja nie jestem osobą, która, nie wiem, nagra film po to, aby kogoś za rękę trzymać, wiesz o co chodzi. Ja nie jestem kurwa osobą, która miałaby być, wiesz, nie wiem, kimś, kto powie tak, tak, tak będzie dobrze, tylko jestem zawsze realistą. Takie moje filmy to są właśnie spekulacyjne w stylu, że co może się wtedy stać jak już, a nie, że będzie tak, tak i tak i... Ale będzie dobrze, wiesz o co chodzi. Tak. Ja mówię, że się niby wtedy skompromitowałem. Jezu, jak on ma rzeczywiście... Rzeczywiście jak on uważa tak jak w tych wszystkich live'ach, filmach mówi, to jest głupszy niż myślałem. Mówiąc tak szczerze, totalnie szczerze. Wtedy uważał, że autentycznie Daligowski ma już więcej IQ niż wojna. Nie wiem, ja z Daligowskim nigdy nie miałem do czynienia, nigdy z nim nie gadałem. A teraz w ogóle chyba tylko Resident Evil robi w ogóle STF-a, chyba na razie się odciął. Nie wiem, tak do mnie patrzyłem. W ogóle tak mówię, mi się wydaje. Mnie strasznie to śmieszyło, jak Daligowski się obraził o to, że powiedziałem, że zachowuje się jak debil na filmach, nie? Ja bym się o to obraził. On na PW chyba się obraził, czy nie? Tak, na PW. No to chociaż chyba lepiej tak, nie? Moim zdaniem lepiej jak na PW już chociaż. No tak, ale wiesz, potem było pisane, że Rexis mnie obraża na Discordzie, wiesz, na... No tym. Tak, ale mimo wszystko lepiej niż jak takie rzeczy wychodzą jeszcze na YouTube'a. Chociaż dla ciebie to by było pewnie na plus. Tak. Ale tak, przynajmniej ja, jeżeli o takie rzeczy chodzi, to wolałbym na PW szczerze załatwiać po prostu.